Siema kurwa byki, jest sytuacja, są dymy kurwa na VIP MMA. GSP kontra Misiek z Nadarzyna. Słuchaj Misiu, my przyjechaliśmy na konferencję, nie? Do Najmana i podeszliśmy do was jako do przeciwników, może nie powiem, że z jakimś szacunkiem, ale podeszliśmy z kulturą na pewno, nie? I teraz tak, chłopak od ciebie wyzywa mojego kurwa koleżkę od konfidentów. Może pomylił mnie z twoim wspólnikiem. No szlachetem, może się pomylił, na którego są papiery, z którym się bujasz, Misiu, co? Okej, okay, powiem wam co się stało, byki, żebyście wiedzieli o co chodzi, kurwa, nie? Po pierwsze, smacznej kawusi, jebać kapusi. Po drugie, właśnie o wyzywaniu się od kapusi jest ten cały dym. Słuchajcie, byki, jeden z fighterów od Miśka, tak zwany Scarface, pocisnął ziomka GSP od konfidentów, bez papierów, bez żadnych dowodów. Także, byki, dlatego ta cała sytuacja miała miejsce. Rodziny, chłopcze na ciebie powołuje, nawet pisać nie umie, rodzinę koledze obraża. Tam cisnęli się sobie po starych, to normalka. Na internetach ciśnięcie sobie po starych, to jest normalna sprawa. W tych czasach, 2021 rok, byki. Niestety, takie są realia. Czego ja się kurwa boję, byki, to to, że za rok czasu bycie 60 na internecie stanie się normalne. Bo do tego dąży Najman i temu podobni ludzie. Chcą znormalizować rozpierdalanie się na lewo i na prawo, byki. Także nie możemy do tego dopuścić. Poprzez właśnie takie filmy będziemy krytykować, gnębić. Co to są w ogóle za akcje krzywe w ogóle? Takie pomówienia bez żadnych papierów, bez żadnego kurwa, bez żadnej podkładki. Słuchaj, mówił, że pokaże papiery na konferencję. No to niech pokazuje te papiery. Jak nie pokażę, to chuj mu w dupę. Tak, to chuj mu w dupę. Jak nie pokażę, tak ty mu nie wbijesz, to my cię walimy na dziurę normalnie. Słuchaj, gościu pisał jako... To w ogóle ma być, chłopie. Ty chodzisz, ty promujesz konfidentów, a ty opowiadasz o zasadach. Żaden dobry chłopak już nie powinien w ogóle winty kopsać, chłopie. Ty robisz się wielkiego gangstera. A taka jest prawda, że ten, co robi z siebie największego gangstera, to zazwyczaj, kurwa, pierwszy, pali kurwa, jest kurwa. No tak. I słuchajcie, nie ma co tutaj się nad tym rozwodzić, kurwa, jebać bażanty 60 na łeb, E60 i tym podobnym, kurwa, pomawiaczom. Tam było wspominanie, że Misiek jest generałem, nie będzie walczył z żołnierzami, ale zawalczy z Żuromem. No ale, jakby nie patrząc, Żurom też jest generałem. Generałem rozjebusów 60 i pomawiaczy. Tak jest, dokładnie. Powiedziałem to, kurwa. I mnie to pierdoli, byki. Mówię wam prawdę, mówię jak jest. Mnie nie musi nikt, kurwa, lubić. Dużo ludzi udaje, że mnie lubi, żebym po nich nie pocisnął, kurwa. Koniec pierdolenia. Koniec takich, kurwa, zabaw. Kurwa, ty bujasz się z 60, kurwa, masz ze szlachetem, na którego, kurwa, papiery to, kurwa, krążą już od, kurwa, lat, kurwa, wszyscy wiedzą, że to jest faja. Nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś, bo wiedziałeś bardzo dobrze, że to jest 60. A kto się buja z 60 świadomie, to co to jest? Co jest w więzieniu za to? Co jest w więzieniu? Nie mów, ty mi się może odpowiedzieć. Co jest w więzieniu za bujanie się świadome z 60? Jak jesteś takim, kurwa, wielkim rozkminiaczem, kurwa. RTG, rozkminiaczu, kurwa. Zobaczysz, kurwa, tłusta, kurwo, jebana. Jak cię wyjaśnimy na konferencji. Tfu! Także, byki, jak widzicie, no muszę się tym zająć, kurwa. Chciałem sobie chwilę odpocząć. Muszę wygonić te bobry z posesji, kurwa, bo już sieją taki zamęt, że to jest masakra, kurwa. Prawie taki sam, kurwa, jak Najman na VIP MMA. No ale mniejsza z tym, byki, słuchajcie. Nie możemy pozwolić, żeby 60 jawnie panoszyły się na internetach. Trzeba w końcu się na to wziąć i to, kurwa, zakończyć, byki. I do tego będę zmierzał. Właśnie w tym roku, kurwa. Zostało mi niewiele czasu, ale spróbuję wyplewić przynajmniej parę federacji z tych, kurwa, 60 i tym podobnych gałganów. Na pewno ciąg dalszy tego nastąpi, bo GSP zapowiedział, że będzie napierdalał Miśka na kolejnej, nie gali, tylko konferencji, co tam, jak oni to tam nazywają, chuj mnie to obchodzi. Także na pewno będzie grubo, byki, kurwa. Ja osobiście czekam z niecierpliwością, bo nie mogę zbliżyć się do tej gali, bo od razu dzwonię na pały, tak? Także, kurwa, zobaczymy, co będzie. Na pewno będzie grubo, byki, kurwa. Kto wie, ten wie, zawsze pod sprzętem. Byki, pamiętajcie, nie ufajcie żadnym bobrom, kurwa, bo rozjebałem już parę drzew i nie pozwolę im, żeby rozjebały więcej. Także, kurwa, bo DC, macie pozdro od Andrzeja Kalasznikowa i macie... Bliat.
pozdro od ojca Pinkeusza. Szczęść Boże, wiesz co?